Słyszycie to? Cisza i woda i fruwające żyjątka. Wbijam się w gumę. To nie jest podbierak na ryby. To jest taki kapelutek właśnie na owady, nisko latające pomarzyska. Przydaje się, wbijam do wody. Nawet nie rzucałem, tylko wrzuciłem magnes tutaj, żeby linę wyprostować. Jest takie coś. Także zbieram, ile się da. Hajs, który będzie z tych złomów, które jeszcze czekają do wywózki, będzie na adwokata dla przyjaciela Mustafy. Chociaż jest niewinny, ale adwokata musiał wynająć, także czekajcie na kolejne jego filmy, dużo opowie, a ja rzucam i zbieram. Tutaj dużo nie ma co rzucać, bo tu gołym okiem widzę, ile jest żelastwa. Także to wszystko jest jeszcze ominięte. Myk. Patrzcie to. Jest 2 złote. Ale pogoda. Woda opadła o jakieś 40 cm. Nie będę ściemniał, że coś się nie zaczepiło, bo tam coś jest, ale idę tam z sitem, żeby to wydobyć. Tuż hak, prawdopodobnie od grzejnika mocowania żeliwnego. No i jeszcze na oko wpadła zapalniczka, także pomysł ze sitem jest dobry nad rzeką, bo nie wszystko magnes chwyta, nie wszystkie śmieci. Coraz więcej tego się uda wydobyć, także tak. Na przykład takie rzeczy jak tutaj jest aluminium. Patrzcie teraz, to jest jakaś moneta, ale nie, ciężko się to pod kąt bić. Ale nie, ja to na piechotę złapię. Jest pieniądz. Ha, ale jazda. Nowotko. 20 ziko, patrzcie jakie czyściutkie. No tu już nie. Na oko znalezione, 76 rok. Niezła akcja. Myślałem, że to jest złotówka z PRL, bo to prześladują wszystkich poszukiwaczy w wodzie. Czyli ja tutaj mało co magnesu będę używał dzisiaj. To będę wyhaczał po dnie takie rzeczy, które mogę wykopać jeszcze. No, także tak. Myk. Teraz sygnał podniesiony. Na wierzchu było białe. Myślałem, że to jest kawałek kija. A to jest bateria. I bez wykrywacza znajduje się takie rzeczy. Tu jest jakaś buteleczka.
czegoś próbuję to wyhaczyć. Jak woda opadła, to wszystko widać tutaj. Także za chwilę wyciąga. Tu jeszcze widzę dekielek od słoików. O. Co tu jest napisane? Nie wiem, ale ciekawe, do kieszeni. Tu jest przynęta, znaczy taka gumka na ryby. I podejmujemy. O, jest. Albo nie. Ona jest zaczepiona o coś. Nie chce się poddać. Jest moja. Takie czułość. Tutaj chyba widzę guziczek. Albo nie wiem co widzę. I myk. Jest to guzik plastikowy. Ale zaraz mi ucieknie pewnie. Gdzie jesteś? Dziadu. Popłynął. Za lekki. No, przed chwilą było cieplutko. Patrzcie co skoczyło. Mówię, pierścionek albo kółeczko od kluczy. A to jest obrączka z Podmosa. Amelinium. Porcelana znaleziona na oko. Klos. Jeszcze z PRL. Myk. Dziadu. Kroplówka. Cała. Zamulona. Absolut went albo absolut. A tam widzę puszkę. Będzie moja. A nie mówiłem? Moja. Myk do wiadereczka. Tu jest świeca. Świeca jest tu. Ja już ją widzę. Dawaj dziadu tutaj. Chyba ma nagar, bo nie chce iść. To nie chce iść, jak idzie. Taki prąd, że sito porywa nawet. Trafione. A tu jest aluminium. I tu widzę aluminium. Jak mi się wydaje. Ale chyba aluminium. Tak to będzie. Alu. A jak? A tu jest jeszcze jedna. Nie, to jest chyba ołów. To jest bardzo ciężkie. Tak, to jest ołów. Cyna czy ołów? Tu jeszcze jedno jest. Także dostałem cynę, że tu rzece są cyny. Laski cyny. Pyk. Kolejna bateria. Wyszarpana z wody. A to jest jakieś aluminium. Wyszarpane na oko. I patrzę dalej. Patrz. Słonko świeciłoby lepiej, było widać, ale na spokojnie. To nie są zawody, to jest zabawa. O, coś białego widzę. Dobra, zobaczymy co. No to jest znalezisko. Że tak powiem, emaliowane nawet. Dobre. Można używać jako to na muchy. I odsadzić makaron. Myk do wiaderka. Muszę sobie ze sobą nosić to wiaderko. Bo muszę zanosić wszystkie fanty, ale tu widzę baterie. Także to poczeka. Bateria. Rzeczna bakteria.
Jest. Jest. Dobra. Idę to odnieść i szukam dalej. Dziwny kawałek żelaza. Ale coś tu widzę. Co ja tam widzę? Szkiełko, kafelki, wycieraczkę, wszystko to jest. Zaopatrzenie niezłe. Na dnie jest. Takie. O. I jeszcze dwa kotlety. Coś elektrycznego, chyba, bo jest miedziucha i złom. Wyjęte dzięki situ. Takie coś. Jakaś spinka do włosów. Chodziłem sitem na oko i prawdopodobnie coś się do magnezu przyczepiło. To mi się wydaje, bo jest ciężko. Strana chyba. Na razie zostawię, bo wiaderko jest po drugiej stronie. I tu tam dalej. Jak już jest czysto, to idę sobie umyć głowę. Tak jak w morzu. Jestem na następnej parceli i widzę żyletkę. Paul Silver. Jest, uciekaj. Baniaczek schłodzony. Rzucam dalej. Jeszcze chwilę. Nie wiem, czy to widać. A tu są zarysy jakby maski od samochodu w kolorze niebieskim. Albo coś w tym stylu, coś wielkiego. Magnes to chyta, ale jest to zamulone. Ale coś pokombinuję. Troszkę głęboko, ale widzę, że to jest w kolorze zielonym i to może być coś dużego. Spróbuję to podnieść, ale to jest kawał czegoś dużego. I trochę się cykam, czy mnie to nie zabierze ze sobą. Ale spróbuj. Janusz Widelec.
Sakryjszy, szkoda, że zginie. Powiem, że to waży więcej, że 12 ode mnie. Takiego jeszcze nie wiem. Trzeba było. Co to jest? Jak ja? Szumak. No ty nie wymęczysz. Na bogato, na bogato. Ludzie, muszę odpocząć. Dobra, odsapnęłem, wywalam to na brzeg i zabijam się, bo jakby się zmęczyłem troszkę. Pozdrawiam i do następnego, jutro jest plan z chłopakami do morza wyskoczyć. Jak na dzisiaj mam dość, ale było fajnie, odpoczęłem, posprzątałem. Hejka, do następnego. Podsumowanie krótkie, z 15 kg złomu. Maska może się przyda do mojego Citroena. Także tak, od spodu zdrowa, jakby ktoś chciał. Tu do poszpachlowania kilka dziurek. Tu widać, jak się magnes ślizgał. No i tyle. O jedną maskę samochodową mniej rzec. No i kilkadziesiąt kalorii spalonych. Hejka.